Kurier Ekonomiczny. Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest Polski Fundusz Rozwoju. A my, drodzy Państwo, dzisiejszy Kurier Ekonomiczny poświęcimy tematowi bankowości i sytuacji frankowiczów. Mamy już połączenie z naszym gościem, pan Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Getin Nobel Bank odszedł do historii. Czy w przypadku osób z kredytami frankowymi ta upadłość cokolwiek zmienia? Niestety zmienia, szczególnie w przypadku osób, które spłaciły więcej niż uzyskały od tego banku na początku. No, szansa na odzyskanie tak zwanej nadpłaty w mojej ocenie jest iluzoryczna. Musimy mieć świadomość, że zgodnie z szacunkami jednego z audytorów bank ma aktywa na poziomie 5 miliardów, a w pierwszej kolejności do zwrotu czeka Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który oczekuje 6 miliardów. Czyli już dzisiaj nawet ta cała masa upadłościowa to jest poniżej 1 miliarda strat. Czyli teraz tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy frankowiczów zastanawiają się, no co zrobić z ratami, jak zgłosić potrącenie. Czy moglibyśmy postarać się tutaj trochę jak w pigułce przekazać jakieś takie wskazówki, jak teraz powinny postępować te osoby, no które po prostu nie wiedzą, jak wygląda ich sytuacja? Przede wszystkim to jest alarm dla osób, które są obecne na etapie sprawy sądowej właśnie z bankiem Getin. Tutaj jest niebezpieczna, wręcz skrajna sytuacja, że jeżeli ci kredytobiorcy nic nie zrobią, to może się wydarzyć, że oni wygrają swoją sprawę i na przykład bank im będzie dłużny 500 tysięcy złotych, ale my tej kwoty nigdy nie odzyskamy, bo po prostu syndyk tej kwoty nigdy nie znajdzie dla tych kredytobiorców. Ale z drugiej strony syndyk może pozwać kredytobiorców o zwrot kapitału i może tę kwotę uzyskać. Czyli może być sytuacja, że kredytobiorca dwukrotnie zapłaci za ten kredyt. No i te osoby szczególnie muszą teraz podjąć pewne działania. I jedno najważniejsze, które muszą zrobić, to jest złożenie takiego tak zwanego oświadczenia o potrąceniu. I to jest bardzo ważne, żeby je złożyć przed zgłoszeniem wierzytelności. Nawet samo złożenie tego oświadczenia jest dużo ważniejsze niż zgłoszenie wierzytelności, która i tak nigdy nie będzie odzyskana. Więc tutaj te osoby prosimy o to, żeby były aktywne. Niekoniecznie muszą to zrobić w tym terminie 30 dni, który tak często jest teraz podkreślany, ale muszą to przede wszystkim złożyć przed złożeniem ewentualnego wniosku do rejestru długów. To jest podstawowa informacja, więc te osoby muszą być bardzo czujne i zrobić wszystko w odpowiedniej kolejności. Jeżeli mają problem, to my już w tym tygodniu będziemy mieli kolejne webinary na ten temat, jak również też będziemy mieli takie bezpłatne konsultacje na ten temat, co należy w tej sprawie zrobić. Zachęcamy na naszą stronę bankowybezprawie.pl i tam będą te informacje. A pozostałe osoby, które na przykład dalej chcą spłacać kredyt, to też powinny to spłacać, ale zmieniając tytuł wpłaty. Tutaj też przygotujemy dla takich osób instrukcje. I to tak naprawdę są takie dwie główne grupy osób, które muszą teraz zwrócić uwagę na to, co będą robiły w przyszłości. I te osoby, jeżeli mają wątpliwości, to oczywiście zapraszamy do kontaktu. Czyli klienci muszą teraz poważnie się zastanowić, czy w ogóle w dalszym ciągu te raty spłacać. Ja trochę przeglądałam fora, też zresztą u Państwa jest dużo tych informacji, faktycznie pojawia się i można i na Facebooku znaleźć Stop Bankowemu Bezprawiu. Warto tam zajrzeć, bo dużo cennych informacji, ale to jest tak, że no, dzisiaj, jeżeli ci frankowicze chcą zgłosić tę swoją wierzytelność do Krajowego Rejestru Zadłużenia, no to powinni mieć historię spłat, ale tu pojawiła się informacja, że syndyk wstrzymał wystawianie takich zaświadczeń. Czy w związku z tym, no bez takiej informacji frankowicze w ogóle są w stanie, czy mogą określić wysokość tej wierzytelności? Oczywiście mogą. Są na to inne metody i tak naprawdę ważniejsze, żeby to oświadczenie złożyć. Nawet jeżeli ono nie będzie precyzyjne co do kwoty, ono się może różnić o jakiś procent tej kwoty, no bo my też wiemy, jaki problem już wcześniej był z oświadczeniami tego banku. One naprawdę były nieprecyzyjne. To trochę jest dziwne swoją drogą, że bank nie wiedział, ile kredytobiorca wpłacił rat do niego, no ale to jest tak jakby temat na szczęście trochę poboczny. Bo nawet pomimo tego braku tej historii spłaty, my możemy złożyć takie oświadczenie, tylko tu właśnie bardziej istotne jest to, żeby to oświadczenie było właśnie przed złożeniem tego wniosku do Krajowego Rejestru Zadłużenia. To jest dużo ważniejsza informacja.
Ale jeszcze, panie Arkadiuszu, spróbujmy może posłużyć się jakimiś konkretnymi przykładami, bo jak ja teraz rozumiem, to jeżeli na przykład dzisiaj pozostało komuś do spłaty, nie wiem, ileś tysięcy złotych, no to te raty, które spłaca teraz, powinny pomniejszać zadłużenie, jego zadłużenie wobec banku. Tutaj tak nie jest. Tutaj tak nie jest, gdyż te kwoty wchodzą już w skład masy upadłościowej i to jest no, bardzo szczegółowa informacja, ale właśnie ten opis spłaty tej kwoty, która szczególnie dla osób, które jeszcze nie spłaciły kapitału, naprawdę te osoby powinny już teraz konsultować się, jak w dalszym ciągu spłacać te raty, bo tak naprawdę to już nie są raty tego kredytu. I to też może doprowadzić do przeciwnej sytuacji, że jeżeli ktoś się na przykład nie spłacił jeszcze 50 tysięcy, na przykład otrzymał 400 tysięcy, dotąd spłacił 350 tysięcy i teraz na przykład w ciągu najbliższych miesięcy spłaci te 50. I może się okazać, że syndyk jeszcze raz poprosi o te 50 tysięcy złotych, więc naprawdę ta sytuacja jest skomplikowana dla wielu klientów, tych, którzy nawet myślą, że spłacają dalej kredyt, nic się nie wydarzy, to trochę będzie zależało od woli syndyka, a my niestety mamy złe doświadczenia pod kątem pracy tego syndyka, gdyż on również odpowiada za prowadzenie tej upadłości banku Idea. I tam ta upadłość jest prowadzona już ponad 2 lata i tak naprawdę jeszcze nie ma sporządzonej listy wierzytelności. I też były publikacje medialne, że w sposób prowadzenia tej upadłości został przez prokuraturę krajową oceniony jako negatywnie i zostało złożone zawiadomienie do prokuratury, przy czym tutaj nie wiemy, co się dalej z tą sprawą dzieje, ale to też świadczy o trochę o braku dobrej woli syndyka, a również fakt niewydawania zaświadczeń to tylko potwierdza, że syndyk na pewno nie będzie szedł na rękę konsumentom, to konsumenci sami muszą zadbać o swoje prawa. Czyli to warto jeszcze raz tutaj podkreślić, że ci frankowi kredytobiorcy, którzy teraz spłacają raty, po prostu mogą zapłacić 2 razy. Potem jeszcze raz będzie mogło to zostać im policzone. Zamiast 50 tysięcy de facto spłacą 100. Dokładnie tak, więc tutaj naprawdę trzeba wiedzieć, w jakim tytułem i gdzie teraz spłacać te raty. Już nie tak klasycznie jak do tej pory na konto rachunku bankowego, które było podane w umowie kredytowej. Tutaj trzeba dokładnie zasięgnąć informacji. Jeżeli ktoś nie ma pełnomocnika jeszcze do tej pory, to oczywiście zapraszamy do nas na naszą stronę. My te informacje dokładnie opublikujemy, ale jeszcze potrzebujemy kilku dni roboczych, bo jak sama pani redaktor zauważyła, tych informacji jest bardzo dużo i po raz pierwszy jest upadłość banku w tej procedurze resolution, która funkcjonuje w Polsce od kilku lat, na taką skalę. Nawet upadek banku Idea to była zupełnie inna skala. Tamte wierzytelności były znane praktycznie w chwili, kiedy ta upadłość została ogłoszona. A tutaj jest wyjątkowo trudna sytuacja, bo kredytobiorcy dopiero muszą wyliczyć, ile tak naprawdę bank jest im dłużny. Czy można samowolnie zaprzestać spłaty kredytu, jeżeli nawet nie ma tego jakby wyroku sądu, który uzasadnia nieważność umowy? Wiemy, że tak wielu kredytobiorców robi, tylko tutaj właśnie też zalecamy, żeby jednak najpierw złożyć to oświadczenie o potrąceniu, żeby mieć to oświadczenie złożone, a na pewno nie robić w takiej sytuacji, że najpierw zgłaszamy się do Krajowego Rejestru Zadłużonych, i wtedy przestajemy płacić, ale nie składamy tego oświadczenia. Wtedy możemy niestety być w takiej sytuacji, że zwrócimy kapitał po raz drugi, a oszczędzimy tylko te raty, które mamy w przyszłości, bo oczywiście na odzyskanie tych rat, które zapłaciliśmy do dnia dzisiejszego, ja powiem szczerze, nawet nie daję 1%. A jak w takim razie wygląda czy to jest tak, że każdy frankowy kredytobiorca musi uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym Getin Nobel Banku, czy my musimy o to zadbać, aby tak się stało? Bardziej kluczowe jest to, że to postępowanie pozwala złożyć to oświadczenie skutecznie, bo od dnia dzisiejszego to oświadczenie można właśnie złożyć tylko przez system. Tutaj nie ma ograniczenia czasowego, niestety tylko po tych 30 dniach będzie opłata dodatkowa 1000 zł za złożenie takiego oświadczenia, ale nie każdy musi uczestniczyć w tym postępowaniu, bo to postępowanie miałoby tylko sens wtedy, jeżeli my na przykład pożyczyliśmy 400 tysięcy, do tej pory spłaciliśmy 450 tysięcy i liczylibyśmy jeszcze na 50 tysięcy, że odzyskamy właśnie z tej masy upadłościowej. No ale znając tylko liczbę, jak bardzo ten bank jest zadłużony, no to już wiemy, że tych 50 tysięcy no, nie odzyskamy po prostu, a to postępowanie może trwać nawet 10 lat. A czy sprawa Getinu może trafić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
W naszej ocenie tak i część już też pełnomocników to porusza, bo tutaj mamy wrażenie, że te przepisy o upadłości banku zostały wykorzystane w sposób naruszający prawa konsumenta, bo proszę zauważyć, że cały majątek Getinu został przeniesiony do nowego Velobanku, czyli ta tak zwana część zdrowa banku, a tylko kredyty tak zwane walutowe pozostały w tym portfelu, który w tym momencie już jest banków upadłości. W ten sposób jednak wyprowadzono ten majątek, z którego kiedyś ci kredobiorcy frankowi mogli te nadpłaty odzyskiwać. W tym momencie już tego nie mogą. Wydaje nam się, że to była nadinterpretacja przepisów rozporządzenia właśnie Rady Unii Europejskiej na temat sposobu przeprowadzania upadłości i na pewno będziemy to podnosić czy na etapach spraw sądowych, jak i również na spotkaniach z Komisją Europejską, gdyż w ten sposób konsumenci nie mają szansy na prawo do sądu. Podczas naszej ostatniej rozmowy na antenie Radia Wnet, o ile się nie mylę, a być może to teraz już muszą Państwo wpisać sobie hasło Frankowicza na portalu wnet.fm i na pewno ją odszukają. Mówiliśmy między innymi o tym ostatnim wyroku TSUE. Czy widzą, obserwują Państwo no, taką zwiększoną dynamikę tych pozwów, czy faktycznie jest tak, że Frankowicze rzucili się na pozwy przeciw bankom po tym wyroku? Nie ma istotnego wzrostu, ale to chyba wynikało z tego, że kancelarie, które obsługują tego typu sprawy, już miały naprawdę dużo zgłoszeń i w kolejce tak jakby czekało ileś pozwów do złożenia. Jest oczywiście więcej zapytań od nowych osób. Część osób się nawet pyta, czy to nie pozywać banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. My tutaj zalecamy ostrożność, gdyż jeszcze ta sprawa się w Polsce nie zakończyła, czyli nie wiemy, czy polski sąd będzie uznawał, czy na gruncie prawa polskiego takie wynagrodzenie jest konsumentowi należne. No i wiemy na pewno, co po niektórych kredobiorców, którzy wstrzymywali się jednak do tego wyroku, że oni się jednak decydują i wystąpili do banków o zaświadczenia i będą składali jednak pozwy do sądów. Więc myślę, że jeszcze kolejne 2-3 lata będą te sprawy wpływały do polskich sądów. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, pan Arkadiusz Szcześniak, był gościem Kuriera Ekonomicznego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kurier Ekonomiczny. Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest Polski Fundusz Rozwoju.